Dzisiaj porozmawiamy o czasie białej karty, na której namalujesz nową wizję Twojego życia pięknymi kolorami, zgodnie z Tobą, z Twoją indywidualnością i Twoją niepowtarzalnością. O czasie, gdy po raz kolejny przeglądamy zestaw naszych masek, ról, które gramy i zakładamy każdego dnia, by sprawdzić, które należy odrzucić, bo już do nas nie pasują, bo są już stare, zużyte, przeterminowane, a które pragniesz zatrzymać jeszcze przez jakiś czas, bo nie nadszedł ten odpowiedni moment, aby się od nich uwolnić. Czas, gdy zobaczysz wszystko z góry i twoje maski, twoje role, ale również maski, które zakładają inni ludzie. Dlaczego je zakładają? Może ze strachu, może z niepewności, a może dlatego, bo chcą osiągnąć jakiś konkretny cel. Po tej ceremonii już nic nie będzie tak, jak było wcześniej, jak i cały ten czas, który mamy za nami. Bo najpierw mieliśmy nasze 123 spotkanie. Aktywacja siły wojownika i wojowniczki w Tobie. Następnie mieliśmy 124 spotkanie. Rozbicie sieci negatywności przy pomocy białego skrzydła tego konia Pegaza. Później były moje 44 urodziny i 89 rytuał dla Matki Ziemi. I to wszystko, co się wydarzyło, spowodowało, że przez jakiś czas mieliśmy ciszę i spokoju. I ta cisza i spokój była nam potrzebna, aby z radością i lekkością spotkać się dzisiaj na 125. spotkaniu w odpowiednim miejscu i czasie, bym mogła przekazać Ci wszystkie te przesłania na kolejny czas. I czy rozumiesz te przesłania, że sieć mroku próbuje nam wmówić, że wszyscy jesteśmy tacy sami lub podobni, że mamy żyć według pewnych zasad i co się za tym kryje? Że właśnie to powoduje, że tutaj na Ziemi jest tyle cierpienia, konkurencji, wyścigu szczurów, nienawiści, zawiści, zazdrości. I czy rozumiesz to przesłanie? Jeżeli każdy będzie żył swoją indywidualnością i niepowtarzalnością, jaki piękny ten świat się stanie. Konkurencja zniknie, zawiść, nienawiść. Nie będzie już miała takich podstaw, bo każdy będzie żył zupełnie inaczej. Każdy będzie żył według swojej idealnej wizji życia, którą sam napisze, stworzy i namaluje na tej pięknej, białej kartce papieru. I przez to każdy z nas, jako gwiazda, rozświetli jakąś część Ziemi. Przez to cała Ziemia stanie się światłem.